It's an honor to watch all these works as a program commission for this competition. But the competition won't be sad. There is no thing in our world and in our life that happened anywhere, that happens now or will happen anywhere, that we don't have as a film here to watch. Mieliśmy rekordową ilość zgłoszeń. W tamtym roku, przypomnę, było to 1700 filmów. W tym roku mamy prawie 2600, tak, z 88 krajów. No tutaj mamy pewne kraje, które przodują, bo tych zgłoszeń było bardzo dużo, na przykład z Turcji, z Włoszech, z Włoch, tak, z Wielkiej Brytanii. Preselekcja trwała półtora miesiąca, no bo trzeba było, wiadomo, z tej dużej ilości, olbrzymiej ilości filmów, no wyłapać, tak, z 500, które nadałyby się tutaj na komisję, tak, na nasze obrady. Także przed nami ciężka praca, ciężka, bym powiedział, ale satysfakcjonująca, tak, bo musimy z tych 500 filmów wybrać no kilkadziesiąt, które nadają się na europejski konkurs i na polski. Okazuje się, że wciąż są znakomite pomysły, jak można opowiedzieć o tym, co się wydarzyło albo co się wydarza, że można to rzeczywistość opisać w jakiś niekonwencjonalny sposób, taki, który głęboko zapada w pamięć, który powoduje, że w ogóle chcemy się zajmować czyimś życiem, problemami, które nie zawsze są naszymi problemami, nawet jeśli teoretycznie powinny być, a nie zawsze są. I to jest chyba to najbardziej zaskakujące. To, co mnie fascynuje co roku i w tym roku też kilka takich filmów było, to, że można opowiadać na podstawie materiału, który jest autentyczny, który jest taką czystą rejestracją. Powstaje zupełnie nowa treść poprzez fakt zedytowania tego materiału w stosunku do tego, co działo się tam i co odczuwała większość osób pewnie, która to wówczas na bieżąco przeżywała.